Śmiechnięty Andrzej Wawrzyk już w hotelu w Birmingham. Hotel niedaleko, kilka minut od sali. Ty spędziłeś na ringu też kilka minut, bo 9, dokładnie 2 minuty, 59 sekund, ostatni z 4 knockdownów, kończący walkę w trzeciej rundzie. Ale słyszałem od razu, że pierwszą rzeczą, którą powiedziałeś do Andrzeja Wasilewskiego, kiedy wszedł do szatni, że panie Andrzeju, czy tam Andrzeju, wszystko widziałem, weź wytłumacz. Pierwszą rzecz to powiedziałem z... w narożniku, tak? Trenerowi. Tak. No czy od miesiąca do czasu stosuję taka najnowsza metoda soczewki dla tych, co mają minusy, nie mogą przejść z zabiegu tak jak ja, stosuję się takie soczewki. Trzeba je codziennie zakładać na noc i później jest swoboda, nie wiem jak to działa, ale coś działa tak jakby na takim, że jak się śpi 8-10 godzin, to później taki sam czas, a nawet dłuższy do 12 godzin po prostu bardzo dobrze widzę. Pierwszy raz testowałeś na ringu? Znaczy, te soczewki już stosuję miesiąc czasu, no będę je stosował cały czas, dopóki będę mógł, bo to się... Te soczewki zmienia się rok w rok, ale to co miesiąc, co 3 miesiące jeździ się na badania specjalistyczne, ale jest to na pewno wygoda, kurde, pierwszy jak raz. Jak ważne było pierwszy raz, na ringu, bo pierwszy medycznie raz, opowiedziałeś, że reklama medycznie, tak? Max jest do przodu. Znaczy, na pewno czułem się super komfortowo pierwszy raz, tak, no bo jednak nie mam tego zamazanego przeciwnika. Widzi się wszystkie ciosy, a tak gdzieś, no jak po prostu zamazane było, no to wiadomo, gdzieś tam w ułamek sekundy no, widziało się zawsze po prostu gorzej niż no, widzi się po prostu na pewno dobrze, tak jak no, widziałem to dzisiaj, tak. Rywal zaczął bojowo, ale czego się spodziewaliśmy? No tak, no, to był niższy zawodnik, spodziewałem się, że pierwszą rundę, dwiema, czy będzie się rzucał ciosami sierpowymi. Ja go stopowałem cały czas silnym lewym, rozbijałem, szukałem miejsca na zdawanie silnych ciosów. No i robiłem to wszystko, co po prostu wymagał narożnik. Ja ze środka ringu, ja byłem troszeczkę dalej, bo nagrywałem tą walkę, bo niestety nie załapałem się już na tą część telewizyjną. W każdym razie na tą polską telewizyjną, no trzeba było to jakoś pokazać. Powiedz mi, bo ja nie widziałem, żeby on tam, ja widziałem jeden czy dwa ciosy jego, który doszedł przez te trzy rundy. Natomiast już od połowy drugiej rundy to było widać, że ty trafiasz go kiedy chcesz. Natomiast Szepra zastanawiał się, czy jest jeszcze sens walczyć z tym Andrzejem Wawrzykiem. Czułeś to, że po prostu to są minuty, że jedno czy drugie uderzenie zakończy tą walkę? Tak. Nawet odbierze mu chęci, nie zakończy dokładnie. Tak, no czy już w drugim knockdownie to po prostu widziałem, że to jest po prostu, nie wiem, sekundy, minuty zanim ta walka się zakończy, rozbijałem go, albo bym go silno dobił, albo by na sędzia przerobił się, wywracał po wszystkich celniejszych, silniejszych ciosach, więc no już nie wiedziałem, że koniec walki zbliża się. A co wiesz o swojej przyszłości? Czy miałeś już jakoś wymienione zdanie z Andrzejem Wasilewskim, Leonem Margulesem, potencjalne tematy? Ja wiem, że pytanie po walce to czasami nie ma nic takiego sensu, ale czy były rozmowy przed tą walką, jak wygrasz to ewentualnie punkt A, B, C, C czy D? Tak, no bo tak, jeżeli przyjeżdżamy, wygrywamy, pokazujemy się dobrze, w miarę dobrze, a tak to wydaje odhaczone. Mi się, to jest okay. Że tak się stało, to chcemy wrócić do Stanów. Jeszcze będziemy chcieli w tym roku? Wrócić w tym roku, stoczyć walkę na początku przyszłego. No, miałem gdzieś po prostu długą przerwę, no, trzeba teraz wrócić, robić te walki, wejść na swój tor i po prostu do przodu iść. Czyli tak czy inaczej twoja przyszłość, tak się spodziewaliśmy i jak mówił twój promotor Andrzej Wasilewski, będzie powiązana w tej chwili z występami na galach Premier Boxing Champions. Na dzień dzisiejszy tak. Dziękuję bardzo Andrzej Wawrzyk po zwycięstwie w Birmingham, Alabama. Gratuluję Andrzeju i do następnego Dziękuję. Razu. I rewelacyjnie, że wreszcie widzisz te ciosy. No to jest dobra wiadomość dla każdego, widzę ale ludzi. Dla ciebie najlepsza. Widzę ludzi, widzę żonę, widzę dzieci, wszystkich poznaję. No to rewelacja. Andrzej Wawrzyk, pozdrawiam serdecznie.